Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy siać grykę. Tam około hektara mam do siania. Sieję takim lejem do siania nawozów. No zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze tak hektara nie siałem. Mam zamiar tam wywieźć, nie wiem, tam około jest hektara, nie wiem, plus minus. Może nie cały hektar. Dwa ule tam wywiozę. Zobaczymy, czy coś z tego przyniosą. Pszczółki. Wałek na wszelki wypadek wrzucam zawsze do leja, bo raz miałem taką sytuację, że tuż po tym jak przejechałem trasę, wypadł mi, rozłączył się, także lepiej go po prostu wozić w leju, podepnę po prostu jak przyjadę już na pole docelowe. No i co, no i mam tu około no 80 kg gryki, myślę, że tyle chyba na hektar wystarczy. Zresztą bardzo fajnie by było, gdyby ktoś się wypowiedział, bo ja akurat pierwszy raz sieję taki, no jak dla mnie, duży kawał, bo hektara jeszcze nie siałem, jeżeli chodzi o grykę. To no, prosiłbym o jakąś wypowiedź, jeżeli ktoś ma więcej doświadczenia i ogląda moje filmy. Czy no to ma sens w ogóle, sianie gryki? I chciałbym się dowiedzieć też, jeżeli chodzi o mucenie, jak to się muci. Czy to się ciężko muci? Czy dużo chwastów jest? No i jakieś wszelkie wskazówki. No z tego co wiem, to gryki się raczej chyba nie pryska. Nie wiem, czy jakimiś nawozami się podsiewa. No jeżeli ktoś, tak jak mówię, ogląda moje filmy i sieje grykę, ma więcej doświadczenia z tym, to prosiłbym o jakąś podpowiedź, jakieś wskazówki. Na pewno skorzystam. No, nic nie przedłużając, bierzemy się do pracy. Pszenica wygląda ładnie. Myślę, że coś z tego w tym roku będzie bardzo dobrze, bo mąka, chleb drogi. Zresztą pszenica też, ceny na pewno będą dużo wyższe jak zresztą w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o facelię, no to tutaj nic nie jest uprawiane, co widać, poza poplonami, które sieje co roku.
No i zobaczymy, co tu wygra. Czy wygrają te chwasty, czy wygra facelia. Tutaj nie uprawiam tego ani na nasiona, tylko ze względu uprawiam ten kawałek tutaj dla pszczół. Tak się dogadałem z sąsiadem, tu mam blisko ule. Także zobaczymy, co z tego kawałka pola będzie. Sam jestem ciekaw, bo bardzo dużo tutaj porosło, nie wiem, jakaś trawa, czy co to tutaj jest. No, też wszelkiego rodzaju chwasty. No, jeżeli chodzi o pszenicę, to jestem zadowolony. A, i jeszcze zapomniałem dodać. Tą pszenicę przymroziło. Tutaj jest posiana pszenica, ozima, ją przymroziło. No i zobaczcie, szkoda, że nie nakręciłem tego filmiku, jak wyglądała. Była dosłownie, no można powiedzieć, że fioletowa, taki kolor zmieniła. A teraz jak się ładnie zazieleniło. Teraz jedziemy bronować. Już dostrzegam pewne minusy siania lejem. No na pewno trzeba kupić troszkę więcej, jak się zamierza. Przypuszczam, że siewnikiem, no to właśnie tak 80 kg bez problemu wystarczy gryki. A jeżeli chodzi o lej, no to zależy, jak się go ustawi. No. Troszkę tam przesadziłem na pierwszej połówce, bo tam mam pole z dwóch połówek się składa. Jest około hektara, tak jak wcześniej wspominałem. No i drugą połówkę, no, musiałem obsiać troszeczkę mniej. Tutaj jeszcze sobie przypomniałem, że mam resztkę gryki w garażu. To tam sieję, bo przez środek tam mi troszeczkę brakło. Także tyle z minusów, które dostrzegam, jeżeli chodzi o sianie lejem. Na pewno wychodzi taniej jak siewnikiem. Ja też nie mam siewnika. Myślę, że może na przyszły rok, jak dobrze pójdzie, to kupię. No a na chwilę obecną, no, poradziłem sobie w ten sposób, też mi tam nie zależy zbytnio. Głównie to posiałem dla pszczół. Tak jak wspominałem, chciałem tam, no, może ze 2-3 ule wywieźć. Zobaczymy, czy coś tam przyniosą. No i co, jeżeli by ładnie powschodziła ta gryka, nie byłoby chwastów, no to chciałbym to wymucić. Zobaczymy też, jeżeli chodzi o kombajn, to bym musiał korzystać z usług. Akurat dobrze tutaj się składa, że mój sąsiad ma, także z tym by nie było problemu. Także no zobaczymy w późniejszym terminie. Przymrozku już nie powinno być, wiem, że gryka jest bardzo wrażliwa na przymrozki. Już siałem tutaj na takich mniejszych kawałkach. To pamiętam, że raz jak wysiałem w kwietniu, to mi ją przymroziło. W praktyce nic z tego nie było, no a teraz już nie zapowiadają chłodnych nocy, także no myślę, że coś z tego będzie, no oby. Tak jak mówię, jeżeli macie jakieś doświadczenie z sianiem gryki, być może siejecie tak samo lejem, jak ja teraz wysiałem, nie wiem, czymś nawozicie dodatkowo, no możecie mi podpowiedzieć coś w komentarzach. Na pewno skorzystam z rad, rozważę. No i co, i myślę, że nie przedłużając, bo też idę do pracy od drugiej, bierzemy się za bronowanie, może coś jeszcze nakręcę, jak dojadę na miejsce.